Nazywam się Mariusz Kowalski. Chciałem złożyć świadectwo tego, że Jezus Chrystus jest prawdziwym, realnym Bogiem. Synem Bożym, który został przysłany 2000 lat temu po to, żeby zbawić twoją duszę. I czy tego chcesz, czy nie chcesz, to jest prawda. Ja kiedyś nie wierzyłem w Jezusa, nie interesował mnie. Był dla mnie taką postacią fikcyjną z kreskówki. Naśmiewałem się z niego, lubiłem opowiadać o nim dowcipy. Nie interesował mnie pod żadną postacią. Nie interesował mnie żaden kościół, żadna religia. Interesowało mnie tylko moje życie i to, żeby dobrze się bawić. Niczego mi nigdy nie brakowało. I prawda jest taka, że ja nigdy do niego nie przyszedłem, ale pewnego dnia on przyszedł do mnie. Ponieważ taka była jego wola, a ja się z tą wolą zgodziłem. Powiedziałem tak. Jezus, jeżeli ty jesteś tym prawdziwym Mesjaszem, Bogiem, Królem Izraela, to ja chcę cię poznać. Ja chcę rozmawiać z tobą, chcę mieć z tobą relację. Chcę, żebyś był moim Bogiem. Chcę, żebyś mnie uwolnił z tego bagna, które wpakowałem się, a nie byłem nawet tego świadomy. I wiecie co? On przyszedł. Realnie przyszedł. I zabrał mi to wszystko, ten cały brud, ten cały ciężar, który dźwigałem codziennie. I dzisiaj nie muszę go dźwigać. Nie mam tego garba, którego dźwigałem przez 40 lat życia. Jezus w tej chwili jest dla mnie tym, czego zawsze potrzebowałem, ale o tym nie miałem pojęcia. On przejął całkowicie kontrolę nad moim życiem i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Ponieważ on wie, czego ja potrzebuję, a ja tego nie wiedziałem. Wszystkiego, czego potrzebowałem, to była trucizna, czyli kłamstwo, manipulacja i aktorstwo, na którym znałem się najlepiej. Tak, przyznaję się, manipulowałem ludźmi, kłamałem i grałem przed ludźmi. Tak było do momentu, kiedy przyszedł Jezus do mnie i przekonał mnie, że to nie ma sensu, bo to nie jestem prawdziwy ja. Powiedział, nie bój się być sobą. Nie bój się być sobą i żyć. A ja się pytam, no ale co to znaczy? On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Trzy słowa. Cóż więcej mogę powiedzieć? Ewangelia jest prosta. Wiara jest prosta. Wierzysz, to znaczy przyjmujesz, że to jest prawda. Nie wierzysz, to znaczy odrzucasz i stwierdzasz, że to jest kłamstwo. A po jakimś czasie, kiedy umrzesz, przekonasz się, że to było prawdą. Ale to jest twoja decyzja. Nikt ciebie nie zmusi do tego, żebyś przyszedł do Jezusa. Sam Jezus się nie zmusi. Bo On nie jest jakimś tyranem, imperatorem, który będzie ci nakazywał, co masz robić. On jest Bogiem, który stworzył ciebie na swój obraz i podobieństwo. To znaczy dał ci wolną wolę i ty masz prawo decydować o swoim życiu. Czy chcesz żyć, czy chcesz umrzeć. Ja wybrałem życie. Życie z Jezusem Chrystusem, bo nie ma innego życia. Poza Nim nie ma życia. Poza Nim jest śmierć. Diabeł przyszedł po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Jeżeli nie wybrałeś Jezusa, to czy to ci się podoba, czy nie, wybrałeś diabła i on będzie cię okradał, zabijał i niszczył. Bo tak jest napisane i to jest prawda. Ja się na to nie zgadzam, dlatego przyszedłem do Jezusa i powiedziałem, ja wybieram pokój, miłość i zbawienie, czyli ratunek. Uratował mnie i w tej chwili jestem pewny tego, że jestem z Nim w wieczności, już teraz, w tym momencie. W tym momencie już jestem z Nim w wieczności. Nie muszę czekać na to, że umrę i On zadecyduje, czy będę z Nim w niebie, czy może trafię do piekła. Nie. On już zadecydował o tym 2000 lat temu, a ja się z tym tylko zgodziłem, bo nic innego nie miałem do wyboru, w sensie albo się z tym zgodzę, albo to odrzucę. Ja to wybrałem. Jezus Chrystus jest moją siłą, moim Panem, moim pokojem. Tylko z Jezusem mogę iść dalej przez życie. Nie ma takiego drugiego jak On, tylko Jezus. Wybierz Jezusa, póki masz możliwość. Amen.